Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj moi kochani na odcinku Chciałbym rozpocząć nową kolekcję na moim kanale Przyszła do mnie przesyłeczka z angielskiego TOPSa Tutaj właśnie jest przed Wami W środku mamy multipaka oraz Kopertę z kartą limitowaną Tak moi kochani wygląda Multipack z najnowszej kolekcji TOPS Match Attack Hundred One, czyli kolekcja, która po raz pierwszy wyszła w tamtym roku. Tutaj mam przygotowane właśnie karty dla przypomnienia. Tak wyglądały w tamtym roku karty kolekcja. Mamy na przykład Messiego na karcie klub 100, Ronaldo, limitki. Tak wyglądały. Tutaj mamy Mbappé, Pozostałe karty. No i w tym roku również wyszła drugi raz ta kolekcja. Nie mam jeszcze na razie starter paka, ani innych produktów, bo po prostu wszystko jest tak jakby osobno dosyłane. Nie dało rady tego zamówić od razu w komplecie bo niektóre produkty wychodziły później więc na Starter Pack jeszcze czekam zaczniemy może właśnie z kopertą co w środku tutaj się znajduje mamy dwie luźne saszetki po pięć kart plus karta limitowana, brązowy Mbappé tak wyglądają limitki z tej kolekcji w tym sezonie tło takie bardzo świecące kropeczki srebrne. Powiem Wam, że ładna jest karta. Nie było jeszcze takiego rodzaju kart limitowanych, więc myślę, że przypadnie większości z Was do gustu. Tutaj jest kodzik. No i dwie saszetki luźne. Otworzymy sobie najpierw a później... Ten, starter, ten multi-pack w środku powinna być jedna z trzech limitek Wandajka e, brązowa, srebrna albo złota saszetki mają 15 kart w środku i są też karty e, z naklejkami tak jakby no karta, a na tej karcie jest e, naklejka więc też to zobaczymy jak to wygląda jak to się prezentuje. Czy mamy tutaj ilość ogólnie kart do zebrania? 200 kart, moi drodzy. 200 kart do zebrania: 128 regularnych Club Heroes, World Stars, Shootout Superstars, Defensive Dynamos, Midfield Masters, Superstar Strikers, Collectors Team of the Season, Young Players, Over Season 32 karty Mirror Foil co dwie paczuszki i tutaj będą karty World Stars no i również limitki można trafić w tych luźnych saszetkach ok, tutaj mamy Wandajka i Immobile na saszetce no i patrzymy jak to wygląda popatrzcie, od razu na Wejście, piękna karta Messi Superstar Striker. Tak wyglądają karty Superstar Striker. Dalej Mbappé Young Player of the Season. Gdzie mamy tutaj numerki? Czyli to będzie takie oznaczenie Young Player czwóreczka, a tutaj Mamy SS2, czyli to będą oznaczenia. Nie ma numerków, tylko oznaczenia. Co dalej? Gabriel Martinelli Tops Club Hero, czyli też mamy oznaczenie CH23, następnie Midfield Master. Kai Havertz MM3, czyli podobnie jak Men of the Match. I ostatnia karta z tej saszetki: Marcelo World Star W74, czyli tutaj będzie dużo kart, raczej World Stars. Na tej saszetce mamy Mbappe i Lukaku. World Star Gerard Pique 78, a tam było 74, czyli blisko siebie będą Marcelo i Piquet Następnie Superstar Striker Pierre-Emerick Aubameyang SS4. A Messi miał SS2, czyli też bliżutko. Andre Onana World Star Defensive Dynamo, Willy Boly, Wolverhampton i mamy tutaj świeciaka takiego World Star Pierre-Emerick Aubameyang. I tutaj jeszcze mamy takie napisy 32 indeks, a tutaj co było 82 indeks. No to za niedługo jak otworzymy więcej saszetek, czy więcej produktów, dowiemy się o co chodzi. Musimy mieć też starter packa, wtedy troszeczkę bardziej nam się to rozjaśni. No a teraz otwieramy multipack. W każdej paczuszce dwie karty z naklejkami. Popatrzcie, odkleja się i chyba jest zawodnik. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy album i przykleja się naklejkę do albumu również. I zostaje karta chyba zwykła. No ładnie, pięknie. Pierwszy raz takie coś moi drodzy. Najpierw sobie odkleimy saszetki. I ta była na górze. Bo pewnie będzie tam limitka. Ok, mamy to. To co? Zaczniemy, może z tą. A nuż będzie limitka, więc zobaczymy, kto wpadnie. I też tak jest. Na goldzie mamy. Pięknie. Wandajka na goldzie. Od razu taki strzał. Popatrzcie. Van Dyke Gold. Pięknie. Czyli mamy dzisiaj dwie limitki: brązowym bapę i złoty van dyke. No a teraz lecimy z pozostałymi. Title Winners: Golden Moment, Mane. Tutaj nie ma jego. Imienia ani nazwiska. Dalej. World Star Sergio Aguero. 14 indeks. I tutaj mamy S14. No, tak jak mówię, trzeba mieć album, żeby sprawdzić na czekliście, jak to wygląda. Angel Club Hero. To jest Hetafe. Tamie Abraham, World Star, Vinicius Junior, Club Hero, Koke, również Club Hero, Shutut Superstar, Rui Patricio, Wolverhampton. Z Juventusu mamy Cristiano Ronaldo, Collector's Team of the Season, TS10. Czyli pewnie będzie jedenastka zawodników najlepszych z sezonu. Luis Muriel, Club Hero. Mateo Gendouzi, Club Hero. Jan Vertogen, World Star. Riad Mares World Star. Mamy ponownie Messiego, ta sama karta Superstar Striker. I Pierre-Emerick Aubameyang również powtórka. Też wcześniej w tych luźnych saszetkach wpadła. Lecimy z kolejną. World Star Mohamed Salah, World Star Felix, Jesus Korona, klub hero, Maksimowicz, również klub hero, Wulei, to jest Espanyol, klub hero, Marcelo. Też wcześniej wpadła mi ta karta, tak samo Rui Patricio Oliver Torres, Sevilla Lautaro Martinez, Inter Weinaldum, World Star Kai Havertz. Young player of the season, Hugo Loris, world star, Thiago Silva, defensive dynamo, Manuel Neuer, world star, i również świeciak Tony Cross, world star. Musimy tutaj troszeczkę miejsca zrobić. Żeby jeszcze co nieco pomieścić. Trzy saszetki nam zostały. Czyli to będą te naklejki moi drodzy. Czy nie. Bo w każdej saszetce powinna być, powinny być dwie karty z naklejkami i powiem Wam na razie nie chcę tutaj kombinować, żeby nie uszkodzić, bo nie wiem, które to są, ale raczej te. raczej to będzie ta karta, więc jak będę miał album to wtedy będziemy odklejać i przyklejać do albumu i uzupełniać bo teraz to i tak jest bez sensu, bo nie mam albumu ok N'Golo Kante i Ziech World Star, tak moi drodzy to będą te naklejki bo tak jak pisało, po dwie w każdej saszetce w tych grubych, tam gdzie jest 15 kart Che Han Hwang. Christian Pulisic. Marcelo. To już jest trzecia karta tego zawodnika. Serhii Darder. Olivier Torres. Też już padł mi. Raul Jimenez. Wajnaldum. Powtórka. Handanowicz. Quincy Promes. Mateo Gendouzi. Też już go gdzieś trafiłem. Tutaj, ale to jest inna karta. Memphis Depay. Frankie De Jong i Świeciak Sergio Ramos. Dwie saszetki jeszcze. I tutaj mamy kolejne dwie karty. Razem z naklejką Munir, Sevilla i Kimich Bayern. Do tego Alex Tejesz, Diené Getafe, Dani Parejo, Sergi Escudero, Andrew Robertson, Paul Lopez. Marcel Sabitzer Julian Brandt Maitland Niles. Laporte Cavani Znowu mamy Messiego, trzecia karta i Dani Olmo World Star Świeciak. No i ostatnia saszetka nam została. No jestem ciekaw waszych opinii odnośnie tej kolekcji odnośnie kart Van Dyke i Bernardo Silva czyli skoro było 5 saszetek po dwie takie karty z naklejkami to 10 sztuk powinno być no a teraz lecimy dalej, Angel Abraham Vargas Vinicius te, też już był gdzieś Diogo Jota Markinhos Salah Superstar Striker Alison, Kai Havertz też już go trafiłem Hugo Loris Kill Walker Gerard Piquet i ostatnia karta świeciak World Hakimi tak więc moi drodzy napiszcie w komentarzu co Myślicie na temat tej nowej kolekcji od Topsa Tops Match Attack 101? No, jak dla mnie, fajna, naprawdę fajna kolekcja. Różne karty, bardzo kolorowo to wygląda. Nowość, czyli naklejka razem z kartą. Tutaj mamy naklejkę, a pod naklejką będzie karta, którą też chyba będzie można wkładać do albumu ale to tak jak już powiedziałem jak będę miał album wtedy wszystko sobie obejrzymy dokładnie sprawdzimy i będziemy uzupełniać album no i tutaj jeszcze to co najważniejsze to dwie limitki i w tym złoty Van Dyke gdzie złota zawsze jest najrzadsze. tak więc moi kochani to by było na tyle dzisiaj na odcinku dziękuję serdecznie za uwagę pozdrawiam, trzymajcie się i cześć